Wolontariuszki i wolontariusze, pracownicy rejestracji potrzebni od zaraz. Z takim apelem zwrócili się przedstawiciele Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Chodzi o to, że cały czas brakuje ludzi przy organizacji całego programu szczepień. Uniwersytecki Szpital Kliniczny to to miejsce, w którym najwięcej szczepi się codziennie pacjentów. Tylko wczoraj z takich szczepionek skorzystało prawie 2,5 tysiąca osób, a od początku całego programu ponad 99 920 pacjentów zostało tutaj zaszczepionych i do całego tego programu potrzebny jest cały sztab specjalistów, rejestratorek, wolontariuszy i dlatego jeśli tylko ktoś może, powinien się tutaj zgłosić. Mierzą temperaturę wchodzącym do szpitala, kierują do specjalistów punktu szczepień i do rejestracji. U nas, jak pani widzi, wolontariusze, ale także żołnierze. Po pierwsze z 10 Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa, ale także Wojska Obrony Terytorialnej. No i też, jeżeli chodzi o takie dni jak sobota, niedziela, to często nam pomagają wolontariusze. Kolejne miejsce, do którego kierowani są pacjenci, to punkt rejestracji. Tu pracuje kilkanaście osób, ale to nadal mało. W tej chwili, jako że będzie zwiększana ilość osób, która będzie szczepiona dziennie, no to tego personelu będziemy potrzebować jeszcze więcej, także to jest w trakcie dalszego ustalania. Już teraz w szpitalu pracuje sztab koordynatorek, bo to głównie kobiety zarządzają w szpitalu programem szczepień. Każda ma co najmniej dwa telefony, a najlepiej więcej i wszystkie dzwonią. Bez przerwy. Od godziny właściwie przed 7 już zaczyna dzwonić telefon i dzwoni do godziny czasami 23. W tej chwili wyłączamy go po godzinie 20, żeby troszkę nie jesteśmy w stanie po prostu odbierać go cały czas. Szczepimy teraz już drugą dawkę, w związku z tym tutaj organizujemy, planujemy harmonogram szczepień. Do szpitala przyjeżdżają pacjenci spoza Wrocławia. Bardzo sprawnie to wszystko wygląda, nie ma kolejek, ładnie wszyscy wchodzą. Panowie tutaj pokazują, gdzie coś, naprawdę rewelacja. Na razie nie ma problemów z dostawą szczepionek. Tyle, ile szpital zamówi, tyle z Agencji Rezerw Materiałowych dostaje, ale terminy są różne. Te dostawy przychodzą w nocy, także to jest jakby olbrzymie logistyczne przedsięwzięcie i wiele osób tutaj się tym zajmuje. A cel jest jeden. Jak najwięcej osób zaszczepić. Ile osób szczepicie dziennie mniej więcej? Jeden zespół. Około 300 osób. Od 10 maja wszyscy powyżej 18 roku życia będą mogli zapisywać się na szczepienia. Już dzień później, teoretycznie, zaszczepić się. Katarzyna Sudnik, Echo24.